Moi drodzy, słuchajcie, audycji odcinek specjalny, a naszym telefonicznym gościem jest Kuba Brzeziński, znany także w środowisku rajdowym jako Colin. Cześć, witam cię. Witam serdecznie, Karolu. Cześć, na dzień dobry, gratulacje. Gratulacje za wspaniały, myślę, 44. rajd Świdnicki Krause, czyli pierwsza runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski rozpoczęta i to w jakim stylu. Duże brawa. No, udało się bardzo fajnie pojechać, jestem również bardzo zadowolony. Dopiero jest po rajdzie jeszcze tak naprawdę nie do końca do mnie dociera, że tak udało się fajnie pojechać, ale tak naprawdę taki jest plan, żeby w tym roku wykonywać swoją pracę jak najlepiej i na tym razie to się na pewno powiodło. Dokładnie tak, to bardzo dobry początek sezonu, ale powiedz, czy odpocząłeś i zgodnie z obietnicami poniedziałek spędziłeś leżąc sobie w ogrodzie na przykład? Przyznam, że myślami już byłem przy tym newsie, który wyszedł chyba we wtorek. Tam jeszcze dopinaliśmy wiele rzeczy, także no tak. Nie było do końca odpoczynku leżąc w ogródku do góry nogami, ale na pewno psychicznie była to bardzo fajna myśl, jeśli chodzi o ten puchar Dimaka, do którego pewnie za chwileczkę przejdziemy. Dokładnie tak, za chwilkę do tego przejdziemy, ale pozwól, że opowiemy jeszcze o rajdzie świdnickim, który był bardzo dobry w waszym wykonaniu, który pokazał, że jesteście załogą, która potrafi walczyć, potrafi jechać mądrze, z głową, no i także potrafi ten rajd i w ogóle rajdy rozgrywać bardzo dobrze. No co jest częścią tego sportu, prawda? Bo tutaj pojechałeś po prostu mądrze i z głową, pojechaliście, prawda? No tak, staram się każdy odcinek przejeżdżać, jechać swoje, nie kombinować, nie patrzeć na wynik. Na mecie wiadomo, że na ten wynik się patrzy chcąc czy nie chcąc, ale realizowaliśmy z odcinka na odcinek, stopniowo zwiększaliśmy tempo, poznawaliśmy przede wszystkim ustawienia samochodu, dobór opon, bo to na pewno jeszcze w tym temacie leży. Jeśli chodzi o moją osobę, natomiast bardzo dużo pomógł Tomek Czopik, zespół. Drugiego dnia udało się nie tyle już walczyć z samochodem, co walczyć po prostu z czasem i było to widać na odcinkach, bo udało nam się zrobić kilka bardzo przyzwoitych wyników właśnie drugiego dnia. A powiedz, co było największą trudnością tego rajdu, pierwszej rundy Castrol Intercars rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Co było takim czynnikiem, który no, z perspektywy tych kilku dni powiedziałbyś, że sprawiał ci no, być może największą trudność? No, jeśli chodzi w ogóle o pierwszą rundę, to myślę, że największym problemem, ale to dla każdego, było to, że przed pierwszym odcinkiem, z racji na to, że była długa przerwa, każdy się szykował, zbierał, trenował, no to pierwszy odcinek przed pierwszym odcinkiem była rozgrywka niesamowicie psychologiczna, żeby uspokoić emocje, no bo ten pierwszy odcinek, jaki by nie był, no to jednak emocje były no, niesamowite. No presja ogromna, żeby dobrze zacząć, żeby w ogóle zacząć, prawda? Tak, no bo często no, i były przecież takie rajdy, i były takie rajdy u zawodników, którzy mieli ogromne doświadczenie, że te rajdy się kończyły bardzo szybko. No i co tu dużo mówić, głupie by było skończyć za szybko albo wykonać coś na pierwszym osie, prawda? Tak jest. Natomiast dla mnie osobiście dużym problemem był moment, kiedy walczyliśmy z Łukaszem drugiego dnia i w momencie, kiedy spotkaliśmy go na odcinku, kiedy widzieliśmy, że wypadł z trasy, przyznam, że niesamowicie trudno było mi się skoncentrować, żeby móc jechać nawet nie tyle już potem o wynik, bo wiadomo, że już nie musiałem cisnąć, ale żeby w ogóle skupić się, skoncentrować na tym, żeby pojechać po prostu normalnie, bezpiecznie, płynnie do mety, to przyznam, to był chyba najtrudniejszy odcinek od początku mojej zabawy z motorsportem. A pamiętasz naszą rozmowę również na Komasacji? To słyszałem w jednym z programów w MKTV, że rozmawialiśmy głośno z tobą, rozmawialiśmy także z Łukaszem Habajem i no i wtedy wypowiedziałeś takie słowa: Łukasz, nie martw się, no nie będziemy już walczyć, ja sobie zostanę na tej trzeciej pozycji, ty zostań na drugiej pozycji, gonić się nie będziemy. To powiem, taka psychologiczna rozgrywka, w pewnym sensie, no również część tego rajdu i myślę, że dla kibiców ta walka była fantastyczna. No szkoda, że tak się skończyła dla Łukasza, prawda? No tak, przyznam, że liczyłem, że będziemy walczyć do ostatniego odcinka i że stojąc na starcie do Power Stage, że będzie między nami sekundka różnicy, tak sobie zaplanowałem i żeby tam na tym ostatnim odcinku właśnie fajnie powalczyć, nawet nie tyle powalczyć, po prostu wtedy to jest ten najfajniejszy moment, najfajniejsze emocje w tej dyscyplinie, czyli walka do ostatniego odcinka. No i myślę, że ta walka do ostatniego odcinka w wielu klasach podobnie się rozgrywała. Klasa, w której jeszcze w zeszłym roku startowałeś, Darek Poloński ze Zbyszkiem Gabrysiem no, stworzyli fantastyczne widowisko, no i do ostatniego OS-u rzeczywiście ta różnica była praktycznie żadna, to było mrugnięcie okiem, więc myślę, że te rajdy no, wyglądają ciekawie i myślę, że ta walka i wyrównana walka i wyrównane tempo poszczególnych zawodników
dobrze wróży przed kolejnymi rundami, prawda? No przyznam właśnie, że myślę, że coś się dobrego dzieje z dyscypliną, bo była niesamowita chociażby ilość kibiców na OS-ach. Był niesamowity klimat. Bardzo fajne na przykład było to, że kibicowali nam też kibice Grzesia Grzyba, Łukasza Habaja, także to wszystko tworzy fajne środowisko, bardzo dużą ilość osób, dla których warto jechać i naprawdę to bardzo, bardzo jest mobilizujące do szybkiej jazdy. No jest to budujące, to prawda, jest to bardzo budujące, tak aby móc się rozwijać, aby też na rajdy przyjeżdżać i myślę, że to jest taki sygnał dla tych, którzy zostali w domu i na przykład przez ostatnie lata no nie pojawiali się osobiście na rundach Mistrzostw Polski, że może warto jest przyjechać, warto jest odwiedzić, no bo można zobaczyć kilku naprawdę wspaniałych szoferów, jak to też określasz, dżentelmenów, bo wiesz co, też ciebie należy do tego grona już zaliczać. Jesteś gościem, który jest takim dżentelmenem, takim kierowcą, który potrafi szanować te rzeczy, które ma dookoła, potrafi szanować zespół i potrafi wyciskać z tego wszystko tak, aby jeździć jak najszybciej, więc warto przyjeżdżać na rajdy, prawda? No, jak najbardziej. Bardzo dziękuję za miłe słowa. No, proszę cię bardzo, ale one ci się należą i tak jak obiecaliśmy sobie kilka miesięcy temu, że postaramy się częściej rozmawiać w sezonie 2016 i powiem ci, że dajesz powody do tych rozmów, co jest bardzo dobre, dajesz powody swoimi bardzo dobrymi wynikami, no ale także newsami, które do nas napływają i ten news, który pojawił się we wtorek, był fantastyczny, starty twoje i twojego zespołu w Mistrzostwach Świata. Powiedz, czy długo pracowaliście nad tym programem? Mam tak naprawdę fantastyczny zespół, fantastyczną rajdową rodzinę, która wspiera mnie w każdym momencie. Wszyscy tym żyjemy, robimy wszystko, żeby zrobić tej dyscyplinie tak naprawdę jak najwięcej. Mimo tego, że to trwa dosyć niedługi okres, jeśli chodzi o moje starty, to tak naprawdę, tak jak już gdzieś wcześniej wspomniałem, całe swoje życie podporządkowywałem temu, żeby znaleźć się w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Trafiłem na bardzo fajną rajdową rodzinę, która pomaga. I dzięki temu mam nazwę taki jakby sportowy luksus, który wziął się z pasji. A tak naprawdę kiedyś fajną rzecz powiedział profesor, nie pamiętam już jak się nazywał, ale że pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to luksus. I ten luksus jest niesamowitą sprawą, jeśli chodzi o obecny moment, ponieważ mogę skupić się na przeatrakcyjnym temacie, czyli na startach w rundach WRC. Tak, starty w rundach WRC, ale te rundy będziesz godził, mam nadzieję, ze startami Mistrzostwa Polski, prawda, że twój program, wasz program w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski no również będzie kontynuowany. Jak najbardziej. Tydzień po Portugalii od razu lądujemy na testach przed rajdem Kaszub i to będzie też bardzo ciekawa runda. Z racji na to, że przez długi okres nie było rajdu szutrowego w Polsce i bardzo jestem ciekaw tej rywalizacji. Jak to będzie, gdzie to, kto tam będzie, na jakich pozycjach przemieszczał się po szutrowych OS-ach. A ty będziesz kolejne kilometry nawijał na koła, bo przecież bez doświadczenia w tym sporcie, bez doświadczenia w motorsporcie w ogóle, trudno jest osiągać dobre wyniki, a wszystko przychodzi, przepraszam, z czasem, prawda? Tak jest. No, dosyć, przyznam, ciekaw jestem tych rozgrywek szutrowych, jeśli chodzi o Kaszuby, bo tak jak wspomniałem, wielu z nas nie jeździło po szutrach. Ja spędziłem trochę kilometrów, nazwę to, po polu na lotniskach, jeżdżąc na szkoleniach, także bardzo jestem ciekaw tej rywalizacji. Oby ta rywalizacja była ciekawa, no i ciekawe, ilu zawodników stawi się na starcie tego rajdu, bo no nie ukrywajmy, ten rajd jest bardziej kosztowny niż pozostałe rundy asfaltowe, prawda? Tak jest. Tym bardziej, że to jedna runda, także ta frekwencja rzeczywiście może być różna. Może być różna, ale oby była wysoka cały czas, oby była wysoka i oby ten dobry start Mistrzostw Polski pokazał, że no chłopaki, warto jest walczyć, warto jest pokazywać dobre tempo i czy dysponujecie autem czternapędowym, czy też ośką, no to warto jest się pokazać również w takich warunkach. Jak najbardziej, nie możemy się tego startu doczekać. A powiedz, jeżeli chodzi o plany związane z Mistrzostwami Świata, jaki cel sobie obierasz i związany z tymi startami? Co chciałbyś osiągnąć? Co jest takim celem tych startów tak naprawdę? No tak naprawdę ja nigdy jakby nie staram sobie założyć przed rajdem, na którym miejscu dojadę, tylko cały czas do zdania będę chciał po prostu, tak jak powtarzam, wykonać robotę swoją jak najlepiej, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. No, na tyle od zeszłego roku Kula Śnieżna mocno ruszyła, tak to nazwę.
jak pojawiła się możliwość pojechania w cyklu DMAC Fiesta, no to oczywiście od razu podjąłem taką decyzję, a wszystko jest skierowane po to, żeby no, próbować jak najwyżej się upiąć, próbować wykorzystać swoją szansę, swoje 5 minut możliwie najbardziej. Dokładnie, to jest chyba ten czas, kiedy no, można sobie, jeżeli są oczywiście ku temu warunki, można sobie pozwolić na pewien dyskomfort tego, że nie będziecie w domu, że będziesz więcej czasu spędzał za kierownicą i te kilometry będziesz nawijał po prostu i będziesz uczył się rajdowania w różnych zakątkach świata, co jest bardzo, bardzo istotne. No myślę, że to da niesamowicie wiele. Właśnie przede wszystkim pod kątem doświadczenia, spojrzenia w ogóle na trasę, na opis, na to, że odcinki mistrzostwa świata są bardzo długie i myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynie przede wszystkim na cykl z mistrzostwa Polski, na tempo, na pewność przejazdów, na odpowiednie odruchy, zachowania, że to będzie po prostu dużo, dużo pewniejsze i szybsze. No i warto jeździć szybko, bo nagrody też są fantastyczne w cyklu DMAC, prawda? No, aż takie, aż że tak, na razie o nich nie myślę. Dokładnie, tak. Dokładnie. Dobrze, więc o tym nie mówmy. Myślę, że pod koniec sezonu będziemy mogli o tym porozmawiać. No i mam nadzieję, że wtedy te plany twoje jeszcze się bardziej będą rozszerzać zgodnie z takimi zasadami śnieżnej kuli, prawda? Że ona, jak już się zaczyna rozpędzać, to wiesz, nabiera tempa i jest coraz większa. I o to chodzi. No, liczę, że będzie długo, długo sobie tam jeszcze ta kula śnieżna pędziła. No, takie są prawa fizyki, więc aby te prawa fizyki trwały. Kuba, kolejne pytanie od słuchaczy tym razem. Różnica pomiędzy Fiestą R5 a Fiestą R5 Evo, którą mieliście okazję startować podczas tego rajdu. Czy te różnice są wyczuwalne, czy te różnice są duże? Jeśli chodzi o dane techniczne, to nowa Fiesta jest mocniejsza, ale tego, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, kompletnie nie czuć. Natomiast dużą różnicą jest moment, dzięki któremu można jeździć wiele partii dużo wyższymi biegami, co akurat bardzo odpowiada mojej filozofii jazdy, szanowania prędkości. No i wielokrotnie naprawdę wiele miejsc, które na testach czy rok temu na Świdnickim, innym samochodem, R2, ale przejeżdżaliśmy jakimś pierwszym biegiem, to tutaj tą Fiestą to trzeci, nawet momentami czwarty bieg naprawdę niesamowicie fajnie funkcjonował. Także przede wszystkim moment obrotowy i płynność jazdy, która bierze się z wyższych możliwości przejeżdżania wyższymi biegami. A tak cała reszta wygląda chyba tak samo. Chyba tak samo, wygląda podobnie, ale samochody wyglądają no spektakularnie. Myślę, że to jest bardzo ciekawa klasa. A co sądzisz o autach typu Proto, o startach tego typu samochodami, jeżeli oczywiście no, względy budżetowe nie pozwalają na walkę za kierownicą samochodu R5? No przyznam, że w zespole naszego głównego sponsora firmy Go Cars pojawiło się bardzo zaawansowane Proto. Miałem przyjemność pojeździć kilka dni za kierownicą tego samochodu, szykując się do rajdu świdnickiego. I przyznam, że jest to bardzo ciekawa konstrukcja. Na szybkim, równym, przyczepnym można, myślę, tym samochodem bardzo, bardzo szybko pojechać, wręcz konkurencyjnie właśnie do R5. Natomiast R5 jest dużo efektywniejsza, dużo szybciej jedzie przede wszystkim na brudnych partiach. Ona na brudnych partiach jedzie tak, jakby tego brudu nie było. Na partiach bardzo nierównych jedzie tak, jakby tych dziur nie było. Także jeśli chodzi o skręcanie, o partie brudne, dziurawe, no to R5, ale jak miałbym się zastanowić nad szybkim, równym, przyczepnym, to nie wiem, czy bym nie poszedł w temat Fiesty Proto. W temat takiego Proto, które również jest autem ciekawym, spektakularnym, no i oby tych samochodów również przybywało, aby no w ogóle mistrzostwa Polski rosły w siłę, czego możemy sobie życzyć, prawda? Tak jest, jak najbardziej. Słuchaj, będziemy powolutku kończyć. Przed nami kolejni goście. Przede mną Darek Poloński, który no świetnie w Ośce sobie radził i to zawodnik również, z którym dobrze ci się rywalizowało w zeszłym roku, prawda? No, niesamowity kierowca. Przy okazji prośba Karol, żebyś pozdrowił Darka i podpytał, kiedy w końcu uda mu się wskoczyć wyżej, bo już należy mu się to. Po prostu sportowo mu się należy, żeby wskoczył w kolejne wyższe autko, chociaż 208 R2 to jest bardzo, bardzo fajnym, fantastycznym samochodem. No, ale powiem ci, że oczywiście to pytanie przekażę. Kierowca bardzo utalentowany, kierowca z ogromnym doświadczeniem i myślę, że bardzo ciekawie byłoby go zobaczyć za kierownicą auta R5. No, myślę, że byłoby bardzo szybko.
Oby tak właśnie było. Kto wie, być może jeszcze w tym sezonie. Podpytam Darka, jak coś będę wiedział, to dam ci znać, dobrze? Świetnie. Super, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymamy kciuki jeszcze mocniej niż trzymaliśmy przez ostatnie tygodnie, miesiące i oby ta kula śnieżna, no bo rozwój twojej kariery był równie dynamiczny, czego ci z całego serca życzymy. Bardzo dziękuję, Karol. Pozdrowienie dla wszystkich słuchaczy. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy również. Trzymaj się ciepło. Dobrego weekendu.